Ringo wieczór, proszę Państwa, na kolejnej tygodniówce PSAW Wrestling. Z tej strony Rob Boss, a ze mną oczywiście pełen energii, pełen werwy, pełen swojej wiedzy. Najlepszy komentator po tej stronie świata, czyli oczywiście Mike Van Dongi. Siema Mike! Dzień dobry, dobry wieczór. Taki trochę dzisiaj niemrawy, bo z innej inna pora, inny w ogóle, wiesz, inny dzień, o co tutaj chodzi w ogóle. Inna strefa czasowa. No właśnie, ze względów technicznych nadrabiamy sobie teraz tygodniówkę, która zazwyczaj odbywa się w środę o 18, ale dzisiaj wyjątkowo o godzinie 18.05 w sobotę, ale jeżeli oglądacie to z nagrania, no to... to oczywiście bardzo dziękujemy. Przy okazji zapraszamy, żeby zostawić komentarz. Zawsze wszystkie komentarze zostawiane na YouTubie nas bardzo cieszą, ale też witamy oczywiście wszystkich zgromadzonych na hali, na arenie, wszystkich zgromadzonych na żywo na Twitchu, na twitch.tv/psaweł, którzy komentują na bieżąco wszystko to, co się dzieje na ringu i wokół niego. I tak, zróbcie hałas, bo dzisiaj, no dzisiaj mamy... Dzisiaj mamy konkretną tygodniówkę. Zerknijmy sobie na to, co dzisiaj PSAW Wrestling nam zaoferuje. No właśnie, tutaj pierwsze starcie od razu z grubej rury. Radas versus Marty Man, no i uwielbiany przez Radasa Iron Man match. No tutaj może się dziać dużo. Z drugiej strony mamy starcie tag teamowe PSA, które wraca, kurczę, do akcji po długiej przerwie. Mm-hmm. No w starciu z Maślaną i... No właśnie, kim? Nie wiadomo z kim tak naprawdę. No i tutaj trzeci pojedynek, czyli Rekinek versus Unknown. No właśnie, tu w ubiegłym tygodniu były jakieś dziwne sytuacje, natomiast tutaj, właściwie tygodniu, dwa tygodnie temu, już nie wiem, zapomniałem, inna strefa czasowa. Tak czy inaczej, Unknown versus Rekinek, część druga? Część pierwsza? Druga, albo i trzecia, ale w zasadzie. Albo i trzecia. Może i pierwsza, jeżeli Rekinek dalej domaga się tej walki z Unknownem. No w zeszłym tygodniu ewidentnie tej walki nie dostał. Może w tym tygodniu mu się poszczęści. No mam wrażenie, że Rekinek z tygodnia na tydzień coraz bardziej zirytowany, coraz bardziej wkurzony na wszystko, co się dzieje. No wiemy, że to starcie z Unknownem kosztowało go dużo więcej niż siniaki. To też tam po wszystkich praniach brudów, które przeprowadził Unknown, który ujawnił wszystkie jego machlojki finansowe i to, co tam się działo, no tutaj zapraszam do naszego archiwum, żeby sobie nadrobić i zobaczyć tam naprawdę tutaj ta rywalizacja robi się coraz bardziej gorąca. Dokładnie tak, no i te czwarte starcie Podry Padre wraca do akcji na tygodniówkach w starciu ze Stilo, którego też dawno nie widzieliśmy w ringu PSAW Wrestling. Zobaczymy, co tutaj obaj pokażą nam ciekawego. No i tutaj piąta walka, czyli pierwsza obrona naszego pasa. No i mistrz Kikoshima będzie walczył z Atkiem w cage matchu. Tak jest, przypominam, że Kikoshima w zeszłym tygodniu wygrał specjalny Royal Rumble. Royal Rumble, które ustaliło pierwszego właściciela nowiutkiego, pachnącego jeszcze świeżością pasa nasz, czyli naszego pasa, bo to jest pas społeczności PSAW Wrestling. A dlaczego społeczności? Ponieważ każda walka, każda obrona jest wybierana właśnie przez społeczność, przez fanów, przez fanki, przez uczestników, uczestniczki PSAW Wrestling. No i Kikoshima został pierwszym właścicielem pasa, naszego pasa, i publiczność wybrała mu, że będzie walczył z Atkiem podczas swojej pierwszej obrony, a właśnie, walkę... Właśnie tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że Kikoshima wywieszy jakąś listę osób, którym nie da chipsów. Nie dziwię się, przypominam, że Kiko wspominał, że bardzo nie chce walczyć w klatce. No więc zrobił już specjalną listę osób, które głosowały, że właśnie dzisiaj musi walczyć w klatce. Przypominam, jeżeli Kiko obroni dzisiaj pas, to będzie już o 1/3 coraz bliżej do pasa PSAW. A pas PSAW dzisiaj Debielau będzie bronił przeciwko Hypenspace. Dokładnie tak. No tutaj starcie takie może być gdzieś na szczycie Federacji PSAW Wrestling. Hypenspace tutaj też bardzo wysoko w rankingu Debielau. No kolejna obrona. Mam wrażenie, że on chce tutaj trochę pokazać, że mimo wszystko tym mistrzem Federacji jest nie tylko z tytułu, ale również i z czynu. Zobaczymy, co się będzie działo. No ciekawa tygodniówka w tym tygodniu. No i dobrze, w takim razie ja już dostaję informację, że tutaj możemy się przenosić. Wszystkie kamery i sprzęt techniczny jest gotowy do
do transmitowania pierwszej walki, no to więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na walkę Iron Match Radas kontra Marcimen. Radas, który w zeszłym tygodniu, albo w zasadzie na poprzedniej tygodniówce wygrał Iron Matcha z Psawłem. Dokładnie tak, a z drugiej strony, jak sobie przypomnimy, ostatni Battle Royale właśnie o nasz pas, no to tam w trakcie tego Battle Royala Marcin Men pokazał się z jak najlepszej strony, no ale tutaj pierwszy do ringu wchodzi Radas. Tak jest, zobaczymy, jak Radasowi pójdzie w tym tygodniu. Myślę, że wygrana z Psawłem z poprzedniej tygodniówki dodała mu skrzydeł i to może być dla niego bardzo ciekawe starcie. Być może chce zostać mistrzem Iron Match i gdzieś się pchnąć po tej drabince i pokazać, że zasługuje na walki o pasy, których jest coraz więcej w Federacji Psa Wrestling. Dokładnie tak, od wyboru do koloru właściwie można było powiedzieć w Federacji Psa Wrestling. No ale tak, Radas w ostatnim czasie, no tutaj specjalistą od Ironmanów jak najbardziej jest. Pokazał się z niesamowitej strony, pokazał też ciekawe taktyki tak naprawdę w tych starciach. Zobaczymy, co się będzie działo w starciu z Marcin Manem, który jest właściwie bardzo nieprzewidywalnym zawodnikiem, no i też potrafi wytrzymać całkiem sporo, także no tu może się dziać i właśnie zaraz do ringu wejdzie Marcin Man. No i właśnie, jeżeli jesteście nowi w Psa Wrestling, to przypomnę, Iron Man Match jest walką, która trwa 15 minut. Przez 15 minut zawodnicy mogą dokonywać przypinek i później te wszystkie przypinki zostają zliczane i po 15 minutach, kto ma ich na więcej, ten wygrywa. To są bardzo brutalne starcia. Starcia, do których trzeba podejść bardzo strategicznie. 15 minut to jest bardzo długi czas i trzeba uważać i zastanowić się, jak podejść do takiej walki. Czy od razu próbować zaskoczyć swojego przeciwnika? Wiemy bardzo dobrze, że takie strategie często działały, bo można było bardzo szybko zyskać sobie przewagę w pierwszej minucie nawet. Ale były też walki, gdzie zawodnicy do połowy czasu nie mieli ani jednej przypinki. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dokładnie tak, ale też były właśnie takie sytuacje jak ta z Radasem, kiedy nadrobił tak naprawdę 3 przypięcia w ciągu 30 sekund. Mm-hmm. To też był rekord w Federacji Psa Wrestling, no ale tutaj zaczynamy starcie. Zaczynamy, tak jest. Jak i wiecie. O, widzimy szybki atak ze strony Marcin Mena. Proszę bardzo, szybko. Być może oglądał tą walkę z Psawłem i chce tutaj już od pierwszych chwil, od pierwszych minut wyrobić sobie jakąś przewagę i proszę, oj, dokładnie nawet tak. Tutaj 15 sekund, a Marcin Men już próbuje przypinki. Ale to oczywiście było bardzo delikatne jeden. Od razu próbuje wejść na górną linę. Może za wcześnie, choć teraz kusi Radasa, by ten wstał na nogi. Czy będzie atak udany? Aj, no i tutaj niekoniecznie z bardzo dobrym unikiem Radas. No miał też sporo czasu na to, żeby gdzieś się tam obudzić z tego wszystkiego. Oj, bardzo szybkie DDT, takie pół leżące, to musiało boleć. Dokładnie tak, no tutaj po raz kolejny pokazało, ring pokazał, że nie warto czekać, aż przeciwnik wstanie, no ale tu widzimy Radas, no w parterze tak stara się tutaj nadruszyć szyję Marcin Mena, ale ten kontruje. No myślę, że tak patrząc po tym, co Radas robi, oj proszę bardzo, myślałem, że będzie przypinkę, natomiast Marcin Men. Tutaj taki bardzo, bardzo dziwny, specyficzny wow. Taki... Marcin pokazał, ile on ma siły, że potrafi tak z ziemi podnieść swojego przeciwnika. No proszę bardzo, teraz tutaj... Oj, tam pan? Sędzia prawie się nadział. Prawie pan, tak. Ale Radas szybko, sprytnie ucieka i zobaczymy, co będzie się dalej działo. Bardzo sprytne zachowanie po stronie Radasa. No wyśliznął się z tego ringu, wie, że teraz musi troszeczkę zwolnić całe to tempo. Musi gdzieś poszukać sprytnie i teraz osłabia Marcin Mena i to może być jego strategia na walkę. Wiemy, że na ostatniej walce z Psawłem właśnie wsparł się tym countoutem i to był jego początek do jego wygranej, chociaż tutaj Marcin Men natychmiast już po numerze 3 wyliczonym przez sędziego zaprasza Radasa z powrotem na ring. Tutaj na początku była jakaś próba uników ze strony Radasa, ale mimo wszystko Marcin Men przebił się przez tę osłonę. I tutaj widzimy, coś próbował podnieść Radasa, ale ostatecznie jednak, a widzisz, szybka kontra. Zobacz, szybkie kontry i rewersale tutaj. No, bardzo wyrównana walka nam się szykuje. Teraz Odlin próbował tam złapać za wcześnie, chyba liczył, że Radas będzie szybciej biegł. No i tutaj źle przeliczył, chociaż teraz będzie próbował tak zrzucać, gdzieś tam próbował nadziać szyję Radasa na te liny. Nie wiem, czy to dokładnie się udało, no ale gdzieś zaczyna kombinować. Chociaż Radas teraz z bardzo szybkim rewersalem.
Dokładnie tak, tutaj widzimy, sytuacja zmienia się dynamicznie. Widzimy teraz Marcimen podnosi, czy ten Radas podnosi Marcimena i rzuca tutaj najpierw o turnbuckle, potem na środek ringu. To jest dobra strategia, żeby właśnie nie było Wow, no proszę! Nowe sztuczki w wykonaniu Radasa i teraz też bardzo szybki DDT. No bardzo ładnie to wykonał. Teraz nie trafił tym kolanem, ale ten przerzut, który przed chwilą wykonał, no to było coś nowego. Teraz co tutaj nam kombinuje Marcimen? Widzi, to jest jego okazja, to jest ten moment i co za piękny! Co za fantastyczny dropkick w wykonaniu Marcimena, no czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Ja na początku myślałem, że Marcimen się szykuje do suicide dive, ale jednak nie, wymyślił coś innego i to też było zaskakujące. Na razie widzimy Radas krąży wokół ringu, tak jakby się starał troszkę odpocząć. No trochę zszokowany myślę tym atakiem, rzadko zawodnicy psa w wrestling decydują się na tak spektakularne ciosy. Teraz czy to będzie powerbomba? Nie, obronił się przed tym. Nie. No Radas tutaj myślę, że uratował się przed countoutem. Powerbomba w beton tutaj mogłaby bardzo zaboleć. Uff, i tutaj w ring post uderzył właśnie Marcimen i Radas sprytnie wskakuje do ringu. Teraz tak jak... No to się... za mało czasu, żeby poczekać na countout. No właśnie, tak jakby się szykował do czegoś, natomiast Marcimen bardzo szybko tam pojawił się z powrotem na ringu. No i teraz są na środku STF. Ringu. STF. Są na środku, więc nie ma szans na żadnego roll breaka i zobaczymy, czy Marcimen uwolnił się nawet bez takiego większego problemu. Przerzucił po prostu z nad siebie Radasa, ale ten bardzo bardzo sprytnie to wykorzystał. Radas przechwycił znowu rękę Marcimena i znowu są na środku ringu. No Marcimen musi ten bardzo uważać. Kontruje. Marcimen ponownie kontruje, ale widać było, że to ramię jednak chyba oberwało. No i teraz 10 ponad minut do końca, nie, dalej 0-0. Zaraz będziemy mieć 1/3 regulaminowego czasu, ale sprytnie Marcimen się wyślizguje. Czy Radas się... Nie, dobrze, Radas przemyślał, stwierdził, że to jest zły moment, żeby skakać bardzo dobrze, bo to mogło też go sporo kosztować. Tak, tam wcześniej była taka próba clothesline'a w wykonaniu Marcimena, ale to jest sprytnie, Radas uciekł i znowu atakuje lewe kolano Marcimena. I teraz widać, ponownie że... również atakuje. Technika Radasa rozwija się, mam wrażenie, z walki na walkę. No zaczyna nam prezentować ciosy, z których nie był znany. Teraz taki wyskok, zobacz, z kolana. Też wcześniej nie znaliśmy tego ciosu u Radasa, więc no tutaj, proszę bardzo, widać, że no szkoli nam się Radas. I tutaj zobacz, tutaj po raz kolejny będzie przerzucał Marcimena. Wow, to już trzeci raz. No tutaj trzeba mieć naprawdę dużo staminy. Jeszcze na koniec sprężynka, tak. No, żeby pokazać publiczności, ile jeszcze w nim energii drzemie. I znowu ten wyskop z kolana prosto w podbródek Marcimena. Czy to wystarczy? Trochę podobny do Vitriggera, nie? Tam od Kennego Omegi, to jest właśnie takie teraz zaskakujące, ale widzimy szybko. Ale zobacz, jak Marcimen to przemyślał. On wiedział, że Radas tam się szykuje do tego ciosu, który na ostatniej tygodniówce pokonał Psawła i dobrze wiedział, że z tego narożnika trzeba jak najszybciej uciekać. Ale zobacz, jaki naładowany, dwa clothesline i kurczę, to jeszcze jeden taki sprytny atak. No i teraz. Cięcia i zobaczymy, co będzie. Takie bardzo wczesne jeden i już Radas podnosi rękę. No coś tutaj, naprawdę zawodnicy mają ogromne pokłady energii jeszcze. No tutaj myśleliśmy, że będzie suplex, ale nie, jednak helikopter, no, tutaj helikopter tak, w wykonaniu Radasa. Helikopter, taki bardziej poniżający przeciwnika niż mający sprawić, ale zawsze takie ciosy poniżające też dekoncentrują. No elbow i właśnie, mamy elbow drop i czy będzie trzy? Mamy trzy. 1-0 dla Radasa. Natychmiastowa odpowiedź Marcimena, tak. I czy to wystarczy? Czy będzie najszybsza kontra? Nie, prawie. Ale było blisko. Było bardzo blisko. Teraz Marcimen tam się zastanawia, co teraz wykonać. Rozpędza się tutaj. Ależ taki bardzo zmodyfikowany clothesline w wykonaniu Marcimena. No dzisiaj po prostu Marcimen nam pokazuje też ciosy, których nigdy nie widziałem jeszcze w psa w wrestling. Przez chwilę myślałem, że to taki był nieudany 619 i co za szybka kontra! 1-1 już jest!
Dokładnie tak, tutaj widzimy Marcin nadal atakuje Radasa, tak jakby coś odnalazł, jakąś lukę, ale widzimy Radas sprytnie ucieka. Sprytnie, tak, ucieka, tak. No też tak myślę, że nie spodziewał się takiego stylu po Marcin Manie. Tutaj naprawdę jest zaskoczony. Teraz co nam wykombinuje tutaj Marcin Man? Przez chwilę myślałem, że wykorzysta ten moment, żeby pójść na trzecią linę, ale nie, na razie gdzieś tam takie delikatne, poniżające kopniaki. No i oczywiście, gdy to mówię, to już Marcin Man jest na trzeciej linie. Teraz znowu gdzieś tam pokazuje Radasowi, by ten wstał i czy będzie unik, czy trafi, no i właśnie nie trafił. No i właśnie takie prowokacje mogą się źle skończyć. Dokładnie tak, to i Radas szybko, taki but w wykonaniu właśnie Radasa i zobaczymy, co będzie dalej. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten narożnik jest jakiś pechowy, że tam Marcin Man zawsze kontruje, ale zobaczymy, no. Czy będzie powerbomba. Oj, piękna taka z rozpędu powerbomba, no to też nie widzieliśmy tego u taki Marcina running, wcześniej. Running powerbomb w wykonaniu Marcin Mana, no i teraz chyba jeden, drugi trochę zmachany, mam tak, wrażenie. Widać, że tam dyszy mocno Marcin Man, odpoczywa sobie troszeczkę z dala od Radasa, żeby tutaj nie doszło do jakiegoś niespodziewanego konfliktu. Teraz tutaj się rozpędził, ale Radas zdążył wejść na ring. Dokładnie tak, no i tutaj zobaczymy, co będzie dalej się działo. I tutaj widzimy unik ze strony Radasa. I złapał go. Ale świadomie dzisiaj walczy Marcin Man, naprawdę jego rewersale. A nie czy on tymi slapami przez kask się przebił? No, słuchaj, te slapy potrafią być pod bardzo cienkim kątem. Oj, i znowu teraz. Ale kolano. Wyskok z kolana, czy to wystarczy, czy to da przewagę? Nie, nie wybija się tam Radas. No, zostało nam 5,5 minuty do końca spotkania. Dokładnie tak, ale tutaj widzimy cały czas 1-1 w przypięciach. No i tak jak już mówiliśmy wcześniej, to starcie... Tutaj teraz miotnął. No i teraz, jeżeli uda mu się dobić Radasa... Dobrze, nie czekasz ten w stanie, chociaż ależ go Radas tam wyczekał. Ależ unik i znowu taki szybki but właśnie kontrujący. Ależ go tam wyczekał, no. Naprawdę dzisiaj... Totalnie nie wiem, jak może się zakończyć to spotkanie. Mają coraz mniej czasu, będą musieli coraz bardziej brutalnie. I teraz ten cios, który pokonał Psawła na ostatniej tygodniówce. Czy zdąży go utrzymać? Aj, Radas chyba gdzieś tam delikatnie kontuzjowany, bo nie udało mu się przytrzymać po tym supleksie Marcin Mana, ale no i to nie wystarczyło. Nie. No i właśnie. Nie, cały czas mamy 1-1 w starciu. No, powiem szczerze, że ten Rolling Thunder mógł tutaj zrobić dużo, ale widzimy kolano w wykonaniu Radasa. Co się dzisiaj tymi kolanami mocno operuje? Może to jest jego właśnie pomysł na Marcin Mana. Może to gdzieś tam wypatrzył, oglądając stare walki, które dalej oczywiście wszystkie można oglądać na YouTubie, że to jest pomysł na pokonanie. Teraz ładnie podcięcie, nie ma rewersala ze strony Marcin Mana. Radas może kombinować bardzo szybko tam teraz na trzecią linę, czy będzie czekał, aż Marcin Man stanie, no długo z tym zleka, długo i trafiony. Jest taki headbutt, tak, w wykonaniu Radasa, czy będzie 2-1? Oj, nie, proszę, jest przekonany. Byłem przekonany, że tutaj będzie od razu próbował po takim podwójnym ataku przypinki, ale jednak nie, no musi się jednak Rada streszczać, bo tutaj mamy 3 minuty do końca. Efektywny i efektowny jest ten przerzut Radasa, to trzeba przyznać. Teraz Radas musi zacząć się zbierać myśli, musi coś kombinować, bo czasu coraz mniej. Ja się tak się zastanawia, chyba szuka jakiejś takiej strategii, żeby tu w ogóle coś wymyślić. 3,5 minuty do końca starcia, ale widzimy szybkie DDT, tak, poza ringiem. Czy będzie kombinował znowu, żeby wyczekać, żeby zdobyć przewagę? No wiemy, że Radas jest też zawodnikiem, który zapisał się w kartach historii, gdzie na Iron Matchu miał remis, także tutaj no różne sytuacje już widział ring Psaw Wrestling. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dokładnie tak, no ale widzimy, Radas cały czas osłabia Marcin Mana i tą lewą nogę. Ja mam wrażenie, że tutaj chyba jest jakaś strategia na szybkie kolano, ale już sędzia wyliczy 5. I teraz, czy Radas poczeka na ringu, czy jednak zrestartuje? Nie, decyduje się wyjść na trzecią linę. Czy tutaj bardzo ryzykownie będzie chciał zagrać na sam koniec walki, żeby zyskać ogromną przewagę? Aj! No to... Ależ
Tutaj było lądowanie twarde. Zobacz, szybko wraca do ringu i zobaczymy, co tutaj to jeszcze wymyśli. To może być konist Marcin Mena, natomiast tutaj no zdecydowanie powinien go teraz szybko wciągnąć na ring i próbować przypinki. No zostało 2,5 minuty, to jest już bardzo mało czasu i teraz będzie próba podbrać. Tam jednak stopa Marcin Mena była za blisko, no i to mogło kosztować Radasa bardzo długo. Teraz chciał jakiś cios tutaj. I teraz chyba jest tak, za daleko. Nie, jest za daleko. Sędzia tam sprawdza, czy poddaje się ucho Marcin Mena. Zagląda cały czas, sprawdza, ale Marcin Men się nie poddaje, chociaż mam wrażenie, że tutaj powoli nam słabnie, chociaż tutaj obrócił się, no proszę, obronił się od tego wszystkiego. No właśnie, Marcin Men to się łatwo obrania przed tym submission, tak z tego co widzę. No i zostało. Niecałe już dwie minuty. Teraz trzeba dać z siebie absolutnie wszystko. Dokładnie tak, tutaj Marcin Men próbuje cały czas osłabiać Radasa tutaj z każdej strony. Zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. Tak jakby czekał jeszcze. Jest kontra. Minuta 30. Czasu jest już ekstremalnie mało. Tam próbował wykonać signature move'a, ale to nie wyszło, bo Radas skontrował. Teraz może być ten moment dla Radasa. Nie! Mógł być Rolling Thunder, ale jednak... Znowu tam się szykował chyba do clothesline'a Marcin Men. I co za fantastyczne uniki! Dokładnie tak. Taki bardzo dziwny heel kick w wykonaniu Radasa. I minuta na zegarze. I tutaj, no... Minuta bardzo sprytnie tutaj, żeby zyskać troszeczkę raczej na energii niż na czasie, bo to już nie ma co zyskiwać na czasie. To mogą być jedne z ostatnich akcji. No sędzia tam się trochę zakręcił. Sędzia się zakręcił, ależ ładny kopniak w wykonaniu Marcin Mena. Ale masz jeszcze 40 sekund. Ostatnie sekundy tej walki. No, muszą zacząć kombinować, bo czasu coraz mniej. Teraz, no, musi odsunąć sobie Radasa, jeżeli nie chce, żeby tutaj to zakończyło się remisem, tak, i oczywiście rope breakiem, bo aż się zapatrzyłem, cały czas patrzę kątem oka na nasz zegar. Zostało 18 sekund, coraz mniej czasu. No, czyżby był jakiś sensacyjny wynik teraz? Kiedy to tu będzie? Ostatnia chwila. Jest breaker. Ostatnia chwila. No nie, tutaj Radas jest nie za zdąży. Mało czasu, żeby jeszcze tutaj. No nie, nie. Będziemy mieć remis. Remis. Radas po raz kolejny w historii psa w wrestling zapisuje się jako remis w Iron Matchu. Co za niesamowita walka zakończona. Niestety remisem, było tak blisko, Radas mógł, myślę, to spokojnie wygrać, ale Marcin Men miał też bardzo dużo okazji, ale jednak no gdzieś być może zbyt bezpiecznie, być może byli zaskoczeni tym wszystkim, co się stało podczas tych walk. A może byli bardzo dobrze przygotowani jeden z drugim, to też jest taka opcja. Zresztą tak jak to powiedziałeś o tym remisie i zobaczyłem tego debilała z rozłożonymi rękoma, to takie... Okej. No i czasami jest tak, jak tutaj podpowiadają nam widzowie, którzy rozmawiają za naszymi plecami, że za bardzo skupili się na widowisku zamiast na wygranej. Ale to było dobre widowisko, no bardzo dobre. No właśnie, to było świetne widowisko. Może będzie rewanż. No, trzeba pomyśleć nad rewanżem, bo walka była szalenie ciekawa. Bardzo się cieszę, że Marcin Men też wrócił na ring w wyborowej formie. No i tutaj zaskakujący wynik. A teraz będziemy mieć walkę, gdzie okaże się, kto będzie tą tajemniczą osobą, która będzie walczyła u boku Maślanej. Wiemy, że po drugiej stronie ringu będzie PSA, czyli Sinner, nasz ukochany, podejrzany Sinner oraz Psaweł, a po drugiej stronie Maślana i kto? Tego nie wiemy. Dokładnie tak, tego nie wiemy. No i tak naprawdę, no kurczę, z tym Sinnerem to zawsze jest, nie? Nie wiadomo, co tutaj takie podejrzane tak, to Sinner wszystko. Sinner jest zawsze podejrzaną osobą, ale... Tym bardziej, że tyle przegranych, ostatnio jakieś takie dziwne sprawy. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Natomiast, no, Maślana, no i ta druga osoba, co tu się dzieje? Jakiś nowy tag team w tym? A może ktoś z Men of Cult tam jeszcze się pojawi? Zobaczymy. Jedyne, co jestem w stanie powiedzieć... że oficjalnie wiem o tym i to jest, jak to się mówi, sprawdzone info. Psa Wrestling na ten tydzień nie podpisał żadnego nowego kontraktu, chyba że ja o czymś nie wiem. O widzisz, no to ja też właśnie tak też o niczym nie wiem, żeby
było coś podpisywane, także no, to zaciekawiłeś mnie. Zobaczymy Maszlana, która też w sumie powraca na ring po dłuższej przerwie, więc jestem szalenie ciekaw, jak Maślana poradzi sobie po takiej przerwie. No, co prawda nie będzie to występ jeden na jeden, ale mimo wszystko będzie to występ Maślany na ringu. Stęskniliśmy się za Maślaną, stęskniliśmy się za tym świecącym strojem, który widać zawsze z mega daleka. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. A że Maślana w tag teamach ma dużo doświadczenia, to ja myślę, że ona sobie tutaj poradzi doskonale. No ale właśnie, z kim tak naprawdę, nie? No i właśnie, kto wystąpi u boku Maślanej. Czy to będzie jakiś duży powrót z mocy, czy jednak ktoś inny? Zaraz się o tym przekonamy. Na razie zgasły światła na arenie PSAW Wrestling. Co? Kto? Margarynowa? Przepraszam, kim jest Margarynowa? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ostatni raz mieliśmy styczność z Margarynową. Czekaj, bo ja mam wrażenie, że to jest jakiś Mortal Kombat? Co tu się... Rok temu, no nawet bez żadnej muzyki tutaj, no nie wiem, bardzo strój taki podobny do Maślany, ale tak nie do końca inne ruchy. Ty, to trochę mi się przypomina, jakby to, wiesz, to tak jak z Noobem Saibotem właśnie w Mortal Kombat, nie? Że tam, wiesz, mam wrażenie, że pojawił się gdzieś... ten taki duch. Że gdzieś już Margarynową widziałem. Czy to nie... Że gdzieś tak te zwidy jakieś, czy to nie jest gdzieś tam te... zielone coś było. Tak, no, było coś takiego. Sami dzisiaj podejrzani w tym PSAW Wrestling. No i tutaj właśnie będzie taki zestaw... Tutaj przyniesione. Co to? Ktoś tego nie zabrał? Na bramkach? No co tu bardzo. To ciekawostka. Zobaczymy. Nie wiemy, kto się kryje pod tym strojem, ale wiemy, kto się kryje pod tag teamem. Nasi byli mistrzowie, nasz wspaniały szef Psaweł oraz jego tag teamowy partner zespołu Psaweł Service Announcement, czyli Sinner. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że tag team już taki, no można powiedzieć, w federacji dobrze znany, przez niektórych lubiany, przez innych nie, dlatego że Sinner, jak wiadomo, podejrzany jest. Tak, natomiast no jestem ciekawy, oni tutaj tak cały czas walczą o jakieś odbudowanie tutaj w PSAW Wrestling, powrót do jakiejś tam walki właśnie o pasy tak teamowe. Na razie się na to nie zapowiada, ale zobaczymy, może w starciu z Maślaną i Margarynową, tak, dobrze? No, szczególnie, tak? Że ich run, gdy mieli pasy doktagowe, był całkiem skuteczny. Jeżeli dobrze pamiętam, mieli aż 5 udanych obron pasa, no i ostatecznie stracili pasy tag teamowe na rzecz Kubara i Kowala. Dokładnie tak, no ale zobaczymy, to może być w nowej erze PSAW Wrestling. PSA chyba jeszcze nie walczyło razem, więc zobaczymy, co się będzie działo. No tutaj widzimy, na starcie pojawia się i Maślana, i Sinner. Tak, zobaczymy na razie. O, tutaj Sinner. Ależ sprytnie złapał. Czy Sinner nauczył się czegoś nowego? Czy ma już wystarczająco dużo takiego bycia? No wiemy, że najlepiej spisywał się w tych walkach tagowych. Gorzej spisywał się i ma gorsze zdecydowanie statystyki, jeżeli chodzi o walki singlowe, gdzie popełniał bardzo dużo takich szkolnych błędów, bardzo dużo role breaków, zapominał, żeby gdzieś odciągnąć swojego przeciwnika od lin i no, to takie złe decyzje kosztowały go dużo. Na razie Maślana, no tutaj... No to tak sprytnie cały czas... Sinera sobie na spokojnie. Dokładnie tak. No oj, zobacz, jak sprytnie tutaj. Ale Psaweł bardzo szybko, jakby był gotowy na to, że Maślana będzie kombinować tutaj różne rzeczy, szybko się tam z ringu odsunął i sobie szybko na ten ring wrócił. Także zobaczymy, jak będzie szło dalej. Ale zobacz, jak Maślana tutaj po tej przerwie właściwie. Zobacz, jak... A już nie. Jednak Sinner to jest kontrowa Maślano. Ale no, zobaczymy. To pierwsza no, jego kontra, także tutaj no, na razie bym powiedział, że mimo wszystko przewaga jest po stronie Maślany. Teraz Sinner bardzo długo czeka, ale tutaj no Maślana tutaj jak sobie zaczęła. No znokautowała Psawu, a Psawu totalnie się nie spodziewał takiego ataku w podbrzusze. Leży tam, nawet widać taki grimas cierpienia na jego twarzy. No chyba się tego nie spodziewał, mam wrażenie.
Teraz wraca tam z powrotem do linii, zastanawia się troszeczkę, co tam w ogóle się stało, dlaczego dostał. Jezus Maria, co tu się dzieje? Maślana bez problemu do tej pory, gdy Sinner nie zrobił jednego rewersala, poradziła sobie zarówno z Psawłem, jak i z Sinnerem. Teraz Sinner, no i właśnie to jest to obycie. No nie da się wrzucić przeciwnika, tymczasem zaraz będzie 10, więc jeżeli nie wrócą ci zawodnicy, to będzie bardzo krótka walka i jest kolejny remis. Kolejny remis. Ale zobacz, że Sinner próbował w jakiś sposób wrócić do ringu, żeby tam złapać szybkie zwycięstwo, ale nie zdążył. Co tutaj się właśnie wydarzyło? I znowu ten debileł pokazujący. Co my możemy? No dzisiaj naprawdę, dzisiaj dzieją się dziwne rzeczy. Sinner, który nie potrafił umieścić Maślany na ringu, ta odbijała się cały czas od nóg Psawła i mamy chyba najszybszą walkę. Drugi remis w tej samej tygodniówce, no tego tak, chyba nie było. Chyba najkrótsza walka, nie najkrótsza walka, dlatego że najkrótsza walka to nie. Chociaż Kiko najkrótsza też była z udziałem Sinnera. No właśnie. Tutaj coś się mogło stać, tak. To wszystko jest, to trzeba zbadać. Dziwne rzeczy się dzieją jak zawsze na ringu Psaw Wrestling. A skoro mówimy o dziwnych rzeczach, to chyba możemy przejść do kolejnego starcia. Miejmy nadzieję, że tym razem nie remisowego, bo w walce Extreme Rules spotka się Rekinek z upragnioną walką dla niego, czyli z Unknownem. Dokładnie tak, no i tutaj no nie będzie wyliczeń, nie będzie żadnych nietypowych sytuacji, ale za to będą bronie, ale za to będzie no DQ. Zobaczymy, co się będzie działo w tym starciu Rekinek versus Unknown. Oby to nie było krótkie starcie. No by coś na tym starciu się wydarzyło. Nie skończy. Nie wiem, jakby miał wyglądać remis w walce Extreme Rules, ale jeżeli idziemy na rekord, to może idziemy na rekord. Wiesz, słuchaj, jeżeli dobrze pamiętamy, było takie starcie, na przykład Setha Rollinsa z Brayem Wyattem, a dokładnie z Fiendem, i tam, o dziwo, Hell in a Cell skończyło się przez zakończenie walki przez sędziego. Także wiesz, wszystko się może zdarzyć. No, nie brakuje zaskoczeń. To była ekstremalnie krótka walka, natomiast no walka, która zdecydowanie nas wszystkich chyba zaskoczyła. No i czasami takie zaskoczenia może są potrzebne, żeby gdzieś tutaj no, zrewidować swoje zachowania, ale myślę, że tutaj Psaweł nie będzie do końca zadowolony z wyniku tej walki. No, nawet może się okaże, że wyjściówka Rekinka będzie trwała dłużej niż walka. Może też jest takie prawdopodobieństwo, że Rekinka wyjściówka będzie dłuższa niż poprzednia walka, natomiast miejmy nadzieję, że nie będzie dłuższa niż jego walka zapowiedziana dzisiaj na walkę Extreme Rules z Unknownem. Dokładnie, countoutów nie będzie, innych cudów raczej nie przewidujemy, no ale mamy nadzieję, że będą stoliki, będą krzesełka, będą różne inne rzeczy. No dobrze, w takim razie zobaczmy. Zobaczmy, kto wyjdzie teraz. Zobaczmy, może w końcu zobaczymy Unknowna w akcji. Unknowna, na którego... A może Sinner. No, może Sinner wyjdzie i będzie już totalne szaleństwo, także już zobaczymy. Będzie totalnie podejrzany. Dobrze, Rekinek jest. Widać, że jest gotowy na Unknowna i wszystko, co tam Unknown ma dla niego przygotowane. No, na poprzedniej tygodniówce udało mu się pokonać kogoś. Nie wiem do końca kogo. Czekaj, co to się jakieś takie... Gasną nam światła tutaj, troszeczkę jakiś fleszy i... Yo, co? Co tu się dzieje? O proszę! Czy ty widziałeś ten napis na kurtce z tyłu? No właśnie widziałem, czy Henry to... to Unknown? Czy Henry jest Unknownem? Czy tego się... Tego się nikt nie spodziewał chyba. No proszę bardzo, Henry wychodzi w kurtce z logotypem Unknowna. Wychodzi ze swoją własną muzyką. Co to może oznaczać? No właśnie, tutaj no chyba Rekinek też się tego nie spodziewał. Tak widzę po jego minie, że o kurczę, też jest zaskoczony.
No, proszę bardzo. Ale takiego Henry'ego to nikt chyba nie znał. No tak, mam wrażenie, że przypakował trochę i tak odmienił się całkowicie. No to może być bardzo ciekawe starcie, bo totalnie nie wiem, czego się spodziewać. No właśnie, tutaj chyba rekinek też się nie przygotowywał na to starcie. Zobacz, to jest szybko. Oj, proszę. Henry z Pirem. Chciałbym powiedzieć, że ustawił sobie rekinka do pionu, ale ustawił go do poziomu tym z Pirem. No i zobaczymy, co tutaj będzie dalej. Walka Extreme Rules, czyli w zasadzie sędzia jest tylko od tego, żeby policzyć przypinkę albo poddanie się. Nie ma innej opcji, żeby wygrać tą walkę. Jeżeli miałoby dojść do remisu, to nie wiem, czy by musieli urwać sobie naraz głowy, czy co, nie wiem. Zobacz, rekinek idzie tutaj sprawdzić, co pod ringiem znajdzie i znalazł krzesło. Tak, mamy krzesło teraz, Henry. Trochę się tutaj policzył Henry, ale wyciąga mu to. No, myślałem, że wyrwie mu to krzesło, ale jednak nie. Wystarczająco skutecznie, że tej broni już nie ma rekinek. Teraz próbuje sobie tutaj ustawić Henryk, a myślę, że rekinek teraz sfrustrowany albo wręcz skonfundowany, bo w zasadzie nie wiemy, kim jest Unknown. Mam wrażenie, że ten Unknown, którego widzieliśmy chyba raz, może dwa razy, trochę mi wzrostem nie pasuje, ale no tak poza tym nie wiem, ale teraz Henryk z ładną obroną. O, kosmos. Ależ go rzucił. No i ładnie tutaj na razie pogrywa sobie z tym wszystkim. Henry, próba przypinki bardzo szybkiej. Jeden, dwa, o, nawet dwa wycisnął tam, więc no gdzieś te pierwsze ciosy musiały troszeczkę rekinka kosztować, chociaż tutaj teraz rekinek próbuje takim surprise roll-upem na Henry'ego, nie, ale tylko jeden. Tutaj gościa gabarytów Henryka nie jest tak łatwo pokonać. No właśnie, z drugiej strony widać, że rekinek taką siłę posiada, żeby jednak to zrobić, ale zobacz, jak nonszalancko tutaj kolanem próbowo nie trafił totalnie. No i tutaj teraz taki but ze strony Henry'ego. Seria kopniaków. Henry'ego? No w sumie nie wiem teraz, no jak właśnie to właśnie teraz nie wiem, jak go Hanona? Hanomon. Hanomon? Hanomon. Może być i Hanomon. Hanomon. No i dobrze, zobaczymy. Na razie tutaj na spokojnie widać, że Henry sobie tutaj rozgrywa wszystko. No w zasadzie można by powiedzieć, że Henryka widzieliśmy już kilka razy, ale dzisiaj mam wrażenie, że to jest taki jakby jego debiut. No bo pierwszy raz pojawił się z oficjalną wejściówką, z nowym strojem, już nie tym strojem, z którego go znaliśmy, tym takim ochroniarskim, bo jeżeli ktoś... Tak próbował się nastraszyć tutaj rekinka chyba, ale rekinek chyba będzie próbował, nie będzie wyciągał niczego, będzie wracał do ringu i zobaczymy, co się dalej będzie działo. Widzimy, Henry tutaj próbuje. No tutaj tak nawiązując troszeczkę do historii psa w wrestling, jeżeli ktoś nie wie, kim jest Henry, to Henry jest jednym z oficjalnych ochroniarzy, chociaż teraz być może już był jednym z oficjalnych ochroniarzy, nie wiem, co to miało znaczyć. Może jest teraz już oficjalnym zawodnikiem, właśnie. Może jest już oficjalnym zawodnikiem, który no zasłynął z tej pomocy odbijania Atka, która odbyła się w zeszłym roku. No, nie, tam... w sumie, ale teraz jak tak sobie pomyślę, on mógł też wiedzieć o wielu rzeczach na backstage'u. Zdecydowanie mógł wiedzieć o wielu rzeczach. No to są jednak... To jest jednak ekipa, która ma dostęp do informacji, do nagrań z kamer, z różnych obiektów. No to jest też ekipa, która ochrania budynki podczas większych eventów, także kto wie, może to jest właśnie Unknown, który gdzieś tam nam się przewija przez nasze wrestlingi już od 6 miesięcy, bo przecież pojawił się w grudniu po raz pierwszy. Dokładnie tak, tutaj widzimy Alabama Slam w wykonaniu Henry'ego i ten znowu bierze krzesło. I tak jak krzesłowo na jest mocno tutaj. Ja bym nie chciał tak krzesłem dostać prosto w głowę. Teraz blokuje to krzesło tam w narożniku, ale wiemy, że to krzesło zablokowane w narożniku to jest taka legenda psa w wrestling, bo tylko chyba raz w historii widzieliśmy, żeby dokładnie to krzesło tak było wykorzystane. Tutaj widzimy, tak trochę zwolniła ta cała walka, ale widzimy, rekinek znowu próbuje przypiąć Henry'ego i nie wyszło. Jeszcze to nie jest ten moment. Jeszcze to nie. No tak nie trafił kompletnie, tak trochę Henry trochę się odsunął, żeby ten źle wylądował. Ale co tutaj się wykończył? Kokina klacz? To chyba kokina klacz.
Poduszanie, zobacz jak tam rekinek szuka jakiejkolwiek możliwości, żeby się uwolnić, ale nie może nic znaleźć gdzieś tam, udaje mu się w końcu... Udaje mu się tym łokciem uderzyć tam Henry'ego. Wyswobodzić, ale ile go to musiało kosztować energii i no czegokolwiek, żeby tam się w ogóle wyswobodzić z tego ciosu. On teraz próbował podrapać kurtkę Henry'ego, nie zrobiło to chyba na nim większego znaczenia. Rekinek chyba idzie po krzesło, ale mam wrażenie. Ale zobacz, nie wiem czy zwróciłeś uwagę na to, ale rekinek tam gdzieś delikatnie zaczął kuleć. To nie było tak, że on tam szybko pobiegł po to krzesło. No i nie, ten nie, czas... Nie, teraz Henry oberwał raz. Oj, teraz drugi raz. Kolano. No i tutaj decyduje się rekinek, że pójdzie sobie po coś innego. Nie, jednak wraca. A jednak nie, jednak wraca. Jednak wraca, także no tutaj... Będzie super na krzesło blisko. Sfrustrowany mam wrażenie taki rekinek tym wszystkim, co się dzieje. Myślę, że on sam do końca teraz już nie wie, co się dzieje, ale musi się... Robi, oby się udało, oby wiesz, by go przypiąć. Ale widzimy kontrę ze strony Henry'ego. No i teraz, czy ta kontra, no nie. Nie, to była... jeden... Zbyt szybko chciał tutaj Henry, no chyba za bardzo uwierzył w swoje możliwości. Trzeba jednak troszeczkę pacjenta bardziej pokiereszować i być może tym I strzałem buu, krzesło. Właśnie to drugie uderzenie krzesłem, tak, ale widzimy rekinek szybko ucieka z ringu. Proszę bardzo, tutaj Henry od razu sobie krzesło odłożył na później. Miejmy nadzieję, że będzie o nim pamiętał, chociaż tymczasem. Przerzuca tutaj ależ tam kością ogonową. Pamiętajmy, że to jest Extreme Rules match, więc tutaj nie ma wyliczeń. Tak, nie ma żadnych wyliczeń. Tak, tak. Kolano tak mówisz, tutaj. Mogą pozostać poza ringiem tak długo, jak chcą i tak długo, jak starczy im sił. I taki właśnie gut-wrench suplex. I czy tutaj jeszcze raz go rzuci? Ale tam się przewrócił razem z nim. Co za... No dzisiaj naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Instrukcjów takich modyfikowanych, można powiedzieć. Jakie ciosy nam tutaj prezentują zawodnicy psa w wrestling, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. No chyba, jeszcze że jesteśmy sinerem i nie potrafimy wrzucić swojego przeciwnika. No właśnie, i to wtedy jeszcze większe podejrzenia wywołuje. No tak. Właśnie, ale teraz zrzucił tak po prostu. Głowy, czy nawet uderzył go lekko. Myślę, że tak, że to gdzieś tam mogło specjalnie kantem mógł zrzucić na niego te schody, żeby gdzieś tam no, spowodować jakieś rozcięcie. Co tu jeszcze nam wykombinuje Henry, żeby osłabić rekinka w tej walce. Dokładnie tak to i widzimy. Jeszcze tak inne bronie nie pojawiają się w ringu, ale właśnie wywołałem no wielka zlasku. No i tak to jest. Jest drabina. Jest drabina, no drabina, która w Extreme Rules nie jest aż tak często widywana. Teraz tutaj zamocował ją sobie pomiędzy naszym stołem komentatorskim a ringiem. No i wchodzi na ring, ale tak jakby zapomniał w ogóle, że z kimś walczy. Jakby tak się skupi na tej drabinie, że natychmiast dostaje w ale gonga. Zobacz, Henry przenosi go na drugą stronę. I czy weźmie ponownie krzesło? Tak, weźmie krzesło. I czy będzie jeszcze jeden atak w głowę? Nie, jednak rewersal. No tutaj się wybronił przed tym wszystkim. Oj, tam, oj, to musiało boleć, przewrócił się. Ależ tam pan Henry wchodzi na to pro, co tu nie, się będzie chyba działo? Nie. Rany boskie, Henry. O mój Boże. O, wow. Co my właśnie zobaczyliśmy? Co? O, tam kurde się wydarzyło. Henry skacze z narożnika i łamie drabinę razem z rekinkiem. Co tutaj? No rekinek, jeżeli będzie w stanie w ogóle wstać po tym wszystkim, to będę zaskoczony. Coś... Henry wrzuca rekinka do ringu, ale też będzie coś wyciągał, kij baseballowy. Jakby wyciąga tego było mało, jeszcze kij baseballowy i dostaje prosto w głowę i prosto w brzuch. Ależ brutalne ataki. Jakim cudem teraz rekinek jeszcze znalazł siły, żeby chyba zrobić adrenalina uderzyła. Henry tutaj znowu kontruje rekinka, widzi, że jest no, to zrobiony. Ja się nie dziwię teraz. Kontra ze strony rekinka również i neckbreaker. Że w ogóle rekinek był w stanie wykonać teraz tą serię ciosów. No i czy to wystarczy? Czy to zaskoczy Henryka na tyle? 1-2? Nie. Ale zobacz, ma blisko też kij baseballowy przy sobie. Zobacz, rekinek już chyba sam nie dowierza. Jak to się wydarzyło? No tutaj szykuje tak się z superem. I to może być koniec tej walki. Tam mam wrażenie, że Henryk mógł uderzyć głową o kij baseballowy i to chyba będzie koniec. Raz, 1, 2 i 3. Nie! Nie! Henry to jeszcze się wybija. Nie to.
Jakim cudem on się potem... Jak oni jeszcze żyją, jak oni jeszcze walczą. Zobacz tutaj, jak teraz będzie... Ale tutaj przewrót... Jednak szybka ja właśnie rolka. Ja zawsze jestem pod wrażeniem, gdy ktoś postury Henryka jest stanie... Oj, i tutaj... Czy tu będzie teraz... Nie ma szans! Tak, odklepa. Odklepa. Nie ma szans! Jest tap out! Wygrywa Henry, no tutaj, po tym wszystkim, co się niesamowite wydarzyło. Starcie. Coś niesamowitego, patrząc na poprzednie pojedynki. Coś niesamowitego, ta drabina, no o tej drabinie myślę, że rekinek będzie pamiętał na bardzo, bardzo długo. Co za niesamowita dawno nie walka. Było takiego, tak, nie było dawno takiego, o mój Boże, nie? Po tej poprzedniej walce, która była, no, dosyć dziwna. Ale zaraz, co tam z tyłu jest? Czy, o, patrz! Czy ja dobrze widzę? Czy ten kosmyk blond włosów mówi sam za siebie? Czy nasze przypuszczenia z zeszłego tygodnia, z zeszłej tygodniówki właśnie się potwierdziły? No i tutaj jeszcze Henry wygania sędziego. Czy to jest tlenik? Chyba jeszcze tak. Tutaj masakrują rekinka. I tutaj tlenik mówi, że po walce z zeszłego tygodnia on też chce. On też chce dostać krzesełko. I dostaje to krzesełko. No widać dobrze, że ma usta zasłonione maską. Bo pewnie byśmy musieli te wszystkie słowa cenzurować. No dobra. Koniec żartów. Koniec prania brudów. Teraz czekać tylko ból. A jeśli naprawdę mnie szukasz, to jesteś po złej stronie świata. Czy ja dobrze usłyszałem? No właśnie... I znowu ten debielał taki O co tam chodziło? O co tu chodzi? Taki ten debielał tak to samo. To jest, ja to robię to samo. What? Natomiast, czy ja dobrze usłyszałem, że Anon powiedział, że jeżeli rekinek go szuka, to jest po złej stronie świata? No, chyba tak. Zaczynam coraz mniej rozumieć, ale jestem coraz bardziej zaintrygowany i nie mogę się doczekać, co jeszcze się dowiemy. Ale w międzyczasie musimy przejść do kolejnej walki. A kolejna walka to singlowe starcie Podry Padre ze Stilo, no i oczywiście z menadżerem Nikesem. Przypominam, że Nikes i Podry Padre tworzą fantastyczny tag team, który no tutaj stawał w walce o pasy doktagowe. Niestety im się nie udało, ale przypominam, mieli fantastyczne stroje nawiązujące do Mortal Kombat. Jeżeli tego nie widzieliście, to polecam ostatnie pay-per-view. Warto obejrzeć, bo te stroje były naprawdę niesamowite. A tymczasem czas na starcie Podry Padre i Stilo. No, kolejna walka singlowa Podry Padre. Fajnie, bardzo się cieszę, bo Podry Padrego głównie widzieliśmy jednak jako zawodnika tagowego. Patrz, jak tutaj tak złotowo bym powiedział. Proszę, jaki strój! Taki trochę jak Tęcza 6, nie? No, naprawdę tutaj przygotował się do tej walki Podry Padre. Tego stroju jeszcze nie widzieliśmy. Bardzo ja pierwszy strój. Raz widzę, żeby ktoś walczył w pancerzu. No, może to jest też jakaś strategia na to, by walczyć. No i tutaj u boku Nikesa. Nikes, który ma o wiele więcej doświadczenia ringowego. Wiemy, że tutaj, no, miał chyba Nikes inne plany, ale gdy na ringu pojawił się jego przyjaciel Podry Padre, to gdzieś te plany poszły na bok i no, stworzyli fantastyczny tag team. I zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Ty, czekaj, wait, ale to... A, okej, okay, dobra. Szybko się przebrał. Tak, właśnie widzę, tak błyskawicznie. No, dobrze, i teraz... Rozpakował się, ale... Stilo z gitarą! Stilo z gitarą! Pamiętamy, gdy ostatni raz pojawił się z gitarą. To była najdłuższa wejściówka w historii w Zav Wrestling. No, ale jak widzimy, chyba ta...
wyjściówka będzie trochę krótsza. No, jeżeli Stilo planuje koncert dzisiaj, to być może no, ten koncert zostanie przerwany przez przez Podrypadrego. Zobaczymy. Na razie ta gitara bardzo niewidnie na ramieniu Stilo. Dokładnie tak. No, ale zobaczymy, może tej gitary by użył w tym starciu. To byłoby ciekawe. No. Przypomina mi się nasz ulubiony Slapnuts, nie? Ten... Oczywiście mógłby je użyć, ale wtedy walka będzie przegrana, bo to jest walka na normalnych zasadach, a nie Extreme Rules. Natomiast, no widać... Chyba, że sędzia nie będzie widział. O Jezu, nie takie rzeczy się. No też prawda. Stilo zdecydowanie gotowy na tą walkę. Odkłada sobie gitarę swoją ukochaną gdzieś tam w narożnik i zaraz będziemy mogli oglądać walkę. 1-1, Podrypadre kontra Stilo. I zaczynamy. No i zobaczymy, jak pójdzie. Tam od razu Nike, zobacz, zagrzewa swojego kumpla do walki. Stilo też myślę, że musi mieć dzisiaj oczy dookoła głowy, żeby jednak uważać, czy gdzieś tam Nike nie będzie próbował jakichś dziwnych sztuczek. Dokładnie tak myślę. No i zobaczymy, co będzie dalej się działo. Wow. Trzepnął Podrypadrem, aż zatrząsł się tutaj nasz stół komentatorski. Teraz bardzo szybko próbuje poddać Podrypadrego, ale to chyba jeszcze nie ten moment. No, zdecydowanie. Gdyby ta walka skończyła się... Oj, ależ tam z butem wyjechał Stilo. Dokładnie tak, tutaj widzimy, że Stilo stara się w jakiś tam sposób... Tutaj wykorzystywać to doświadczenie, które miał już w walkach w Psa Wrestling. Czy Stilo zawsze był taki brutalny, bo tak... No właśnie chyba nie, właśnie widzę, że tak trochę tutaj ta przerwa mu pomogła. Nie czeka w ogóle, żeby Podrypadre się gdzieś tam obrócił i miał jakąś rozcięta w ogóle głowa Podrypadrego, ale póki co tylko jeden. Co ale tu się widzimy, wydarzyło? Tutaj Nike tutaj obserwuje bacznie to, co się dzieje. Stara się jakieś tam podpowiedzi podrzucać Podrypadremu, ale widzimy, no, tutaj Stilo biegnie po drugiej stronie. Nike wie, że jeżeli by przerwał tą walkę, jest to kontra. Mógłby sprawić, że Podrypadre by przegrał to wszystko, więc bezpiecznie na razie z odległości obserwuje. Nie próbuję zagadać naszej sędziny ani nic z tych rzeczy, ale mamy już 4. Czy uda się zawodnikom wrócić tym razem na ring? Tak! Nie będzie remis! Proszę, da się! Nie będzie póki co trzeciego remisu i zawodnicy mogą walczyć dalej. No i teraz Podrypadre ładnie łamie sobie na kolanie Stilo. I Stilo szybko, sprawnie ucieka tutaj. Ale uciekł, spojrzał szybko w prawą stronę, zobaczył, że tam jest Nike, zrozumiał, że jest za blisko kolejnego przeciwnika i bardzo szybko tam przez te schody przemknął. Także no tutaj też tak pokazał, że jest świadomy tego, co się dzieje wokół niego. Dokładnie tak, no ale widzimy, Stilo cały czas tutaj atakuje Podrypadrego. No kurczę, tak agresywnego Stilo faktycznie nie widzieliśmy jeszcze w ringu Psa Wrestling. No i tutaj widzimy, że wykorzystuje... Bardzo tak niegrzecznie. Arogancki Stilo, czy to jest jakaś nowa era Stilo? No pamiętamy, to jest były mistrz Psa Wrestling, także tutaj... Jak to się mówi, nie w kij dmuchał, chodzi tylko na w gitarę. To, będzie tutaj skakał. Aj, no i właśnie, nie trafił. Chyba poczuł się zbyt pewnie, natomiast Podrypadr pięknie kontruje z butem prosto w głowę, ale to jeszcze jest za mało, żeby zaskoczyć Stilo. Teraz odbijają się od siebie panowie, kto wyjdzie z tego starcia na pozycji wygranej ostatecznie po rewersalu, jednak Podrypadre. Dokładnie tak, ty widzimy, Stilo ponownie będzie próbował zrzucić na liny. Tak, zrzucę sobie na liny, no jednak osłabiony trochę Podrypadre. Teraz będzie liczenie, jest jeden, jest dwa, wybija się jeszcze, ależ tam, jak on odrzucił w ogóle Stilo, jak tam Stilo podskoczył, ależ teraz się nadział. Ależ big boot w wykonaniu Podrypadrego. Mam wrażenie, że Stilo chciał zrobić tam clothesline'a, ale no, noga Podrypadrego okazała się zdecydowanie dłuższa. Ale to nie wystarczy, żeby pokonać byłego mistrza Psa w wrestling. Dokładnie tak, tutaj Podrypadre próbuje się odgryźć za to, co już się wydarzyło wcześniej. Tam widzimy krew spływającą właśnie spod czapki Podrypadrego. Tam musiał mocno oberwać. Tak, tej krwi jest coraz więcej tam, także to nie jest jakieś zwykłe rozcięcie. Tam naprawdę te uderzenia w głowę musiały być bardzo mocne. Teraz Podrypadre na trzeciej linie. Znowu tutaj
podpuszcza, Stilo by ten wstał, to może się źle skończyć. Aj, no i właśnie. Kompletnie nie trafia. Kompletnie trafia, no Podry Padre jeszcze w tych walkach singlowych nie ma aż tak dużo doświadczenia. Dzisiaj dostał bardzo trudnego przeciwnika, ale właśnie takimi jest przeciwnikami zdobywa się najwięcej doświadczenia. I czy będzie jeszcze jeden? Tak, jest jeszcze jeden clothesline. Jeden, dwa i wybija się Podry Padre. Dobrze, na razie tutaj no pokazuje, że ma bardzo dużo w sobie staminy. Wszystko tam ogląda ze skupieniem, z uwagą. Nikes aż się teraz złapał za głowę, jak zobaczył, co przyjął na siebie Podry Padre. No i mamy. Tego niestety Podry Padre już nie był w stanie znieść. No i tutaj musi jeszcze popracować, nazbierać sobie tego doświadczenia. Znamy takich zawodników, którzy najpierw musieli spotkać się z serią porażek, by nabrać na tyle doświadczenia, ale wiem i wierzę w to, że o Podry Padrem będzie jeszcze głośno, a tymczasem były mistrz psa w wrestling świętuje ze swojej wygranej. No i ciekawy jestem, czy to jest początek wielkich zmian, czy tutaj Stilo będzie dalej walczył właśnie w kierunku walki o pas, a może znowu coś tam w temacie korony łysy, wiesz, no to tak może być różnie. Może być bardzo ciekawie. I teraz, proszę Państwa, ostatnie dwie walki przygotowane na dzisiaj, a zaczynamy od specjalnej walki wybranej przez zawodników, przez fanów na naszym Discordzie, na którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Pierwsza w historii psa w wrestling, obrona naszego pasa. Pasa, który zdobył Kiko, wygrywając go na zeszłej tygodniówce, pokonując 29 innych zawodników. I to jest nasz obecny mistrz. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Publika wybrała mu przede wszystkim przeciwnika i tym przeciwnikiem będzie Adek. I wybrała też mu walkę, a walka to cage match. Dokładnie tak, to i dawno nie było cage matchy tak naprawdę w Federacji Psa Wrestling. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No i zobaczymy, no pierwsza obrona pasa zawsze stresująca, ale tak jak już wiemy, zasady związane z naszym pasem są troszeczkę inne. No tu motywacja jest większa, ponieważ trzy skuteczne obrony pasa gwarantują walkę o pas Psa Wrestling, o najważniejszy pas federacji. No i wtedy to jest też fantastyczna droga do tego, by stać się podwójnym mistrzem Psa Wrestling, bo oczywiście w momencie, gdy staniemy do walki o pas Psa Wrestling, no to póki nie przegramy walki, to pas, nasz pas zostaje przy zawodniku. No ale skoro zgasły światła, to może oznaczać tylko jedno. Przed nami zawodnik, gdzie powinienem mówić, że chowajmy dzieci, chowajmy nasze oczy, bo pojawia się na ringu oświecony Adek. I mówisz, że trzeba chronić oczy, bo można oślepnąć, tak? Czy coś? Tak? Trochę jak bazyliszek też może, nie? Kto to wie? Tak czy inaczej, tak, Adek wchodzi cały wesolutki do ringu Psa Wrestling. Zobaczymy, czy jak sobie poradzi w starciu właśnie z Kikoshimą o pas. Właściwie można powiedzieć, że Adek to walczył kiedyś o pas? No właśnie, tak chciałem zadać ci pytanie. Mam wrażenie, właśnie w sumie nie pamiętam. Że pierwszy raz w historii Adek... Tagowe były pasy, tak, ale... blisko zdobycia pasa singlowego, bo nie właśnie, starał się o pas interkontynentalki. Nie miał chyba nigdy też pasa You Tried. Właściwie odpuścił sobie Royal Rumble do walki o pas Tough Wrestling, więc w sumie... No, zobaczymy. To też po naszych dużych zmianach psa w wrestling. Pierwsza walka w klatce. Oczywiście mieliśmy już walki w dużych klatkach, czyli w Hell in a Cell, ale dzisiaj mamy walkę w standardowym, tradycyjnym cage meczu, czyli nie będzie tutaj opcji, żeby gdzieś chodzić na tą klatkę, bo ona nie ma, że tak powiem, sufitu. No zobaczymy, jak... No właśnie, tutaj takie szybkie przypomnienie zasad, bo tak naprawdę w cage meczu można wygrać poprzez pinfall lub submission, można też wyjść górą klatki, ale też można wyjść przez drzwi. Także, no cóż, tych możliwości jest sporo, ale tutaj widzimy, do ringu wchodzi nasz mistrz. Tak, Kikoshima. No i tutaj... Różnica jest taka, że Kiko wchodzi na ring
z tym niesamowitym naszym pasem, który zadebiutował na poprzedniej tygodniówce. Po raz pierwszy widzimy go na tutaj, na pasie Kiko zawieszone. Prezentuje się przepięknie i zobaczymy, czy dzisiaj Kiko obroni pas. A może... No właśnie, widać, że taki zły trochę, jakby ktoś tam te czerwał jedzenie tych chipsów, nie? Taki... Trochę tak. Wkurzony. No. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jestem szalenie ciekaw, bo przypominam, nasz pas musi być broniony na każdym evencie psa wrestling. Czy to tygodniówka, czy to duża gala, nasz pas musi pojawić się zawsze. Więc jeżeli dzisiaj Kiko wygra i utrzyma pas, to na następnej tygodniówce znów będzie musiał go bronić. A jeżeli Adek przejmie pas, to Adek będzie musiał też bronić pasa. No i oczywiście przeciwnik, niezależnie od dzisiejszego wyniku, będzie wybierany przez społeczność na Discordzie, podobnie jak stypulacja samej walki. Dokładnie tak, no ale tutaj widzimy, sędzia już gotowy, zawodnicy już gotowi, niech klapka się opuści. Się opuści, tak. Ja cię znam, Dongi. Dobrze. Ależ ten to, pas że ładnie wygląda. Spadnie. Tak, ten pas jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, jak wygląda ten pas. No i mamy już, to jest czwarty pas, jeżeli dobrze liczę, tak? Mamy pas psa wrestling, mamy nasz pas, mamy pas interkontigatki i mamy pasy dog tagowe. Teraz Kiko zerka sobie jeszcze na nasz pas, oddaje go sędziemu. Sędzia pokaże Adkowi, co dzisiaj może zdobyć. No mam nadzieję, że gdyby Adek wygrał, to nie doda do nich żadnego, nie doda do niego żadnych lampek. No i jeszcze tutaj prezentacja. Lampki choinkowe przewiesi tak przez ten pas, nie? Nawet mnie nie strasz. No i dobrze. Ewentualnie reflektory takie, wiesz. Klatka zeszła w dół, a to oznacza, że zaczynamy przedostatnie starcie. Zobacz, Kiko od razu agresywnie tutaj w stronę Adka. I czy tutaj widzimy taki, no, rzut, taki trochę belly to belly? Tutaj, w walce, w tej klatce trzeba uważać, ponieważ jeżeli spróbujemy wyrzucić naszego przeciwnika za ring, no to on odbije się od klatki, więc można to rzeczywiście też próbować wykorzystywać na swoją przewagę. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Bardzo dawno psa wrestling nie było już, oj! Trochę Kiko Adka na Adek mi się zrewanżował z Pirem. Bardzo dawno w psa wrestling nie było już walki cage match, także jestem bardzo ciekawy, jak to by wyglądało w zeszłym sezonie, gdy były te walki. Zawodnicy niemal natychmiast próbowali opuścić walkę. No i to były takie bardzo dziwne spotkania, ale tutaj widać, że już gdzieś zaczynają walczyć między sobą, więc może możemy liczyć na szybsze spotkanie. Tutaj Adek podchodzi do drzwi, mówi sędziemu, dobra, ja tu chyba będę wychodził. Zobaczymy, tak, czy coś mu się uda, ale widzimy Kiko jednak tutaj taki... Bardzo delikatny, można było powiedzieć, spir, ale mimo wszystko trochę przeszkadzający Adkowi w tym, aby ten, ale no i teraz, Kiko próbuje wejść na górę. Teraz tam blisko niego jest Adek, no i to bardzo szybko kontruje, no i odbija jego głowę od klatki, ale dalej próbują gdzieś wejść na tą klatkę, starają się gdzieś tam znaleźć, no te oczka w tej klatce są bardzo małe, więc tutaj nie będzie aż tak łatwo. Teraz Adek coraz bardziej tam się szykuje, gdzieś się znalazł, no ale przerywa to wszystko, więc nawet nie muszę dalej komentować, bo przerywa to Kiko i walka wraca nam na środek ringu. Ależ teraz to dość tak wysokie kolano w wykonaniu Adka i zobacz, próba przypięcia. Jeden. Chociaż sędzia nawet tak... Tylko jeden. Sędzia tak się też zastanawiał. Stoi sobie po jeden? Jeden. Tak jakby... Zobacz, jaki tutaj springboard w wykonaniu Adka i zobaczymy, co będzie dalej się działo. Zobaczymy, tak próbuje, tak do czegoś się tutaj przyszykować. Zobaczymy, co będzie dalej. No i taki tutaj neutralizer? Teraz... No, jeden, dwa, nie, wybija się Kiko, no. Proszę bardzo, tutaj no, zrobiło się przez chwilę niebezpiecznie i teraz natychmiast Adek próbuje wykorzystać tą sytuację. Skoro nie przypiął Kiko, ale wie, że go osłabił, to będzie próbował gdzieś tam wejść wyżej. Udaje mu się dostać już tam bardzo wysoko. Teraz Kiko ma coraz mniej czasu. Już gdzieś tam uderza Adka, będzie próbował go zdjąć z tej klatki. Skrącić, oby tylko nie wypadł po drugiej stronie. Właśnie to chciałem powiedzieć. Ale zobacz, Kiko z
tutaj bierze, zdejmuje Atka z góry i teraz czy sam będzie próbował wejść? Chyba tak. Tak, no i tutaj teraz taki wyścig. Obaj próbują. Próbują, nie chcą się strącić, ale próbują wejść na tą klatkę. Kiko. Czy oni będą walczyć na klatce? No, jeżeli będzie chciał walczyć na klatce, to będzie bardzo trudne spotkanie, ponieważ tam jest bardzo mało miejsca. I teraz, jeżeli któryś z tych zawodników przywróciłby się w prawą stronę, no to by wygrał, ale to nie będzie Adek. Kiko bardzo blisko obrony. Próbuje tam się chyba gdzieś zaczepił nogą, próbuje jeszcze Adek to wszystko Adek skontrować. Próbuje go tam, ależ, jednak przeszkadza mu. Ależ było blisko i przeszkadza. Próbuje go wciągnąć, chwycił już go za nogę i gdzieś go tam z powrotem wciąga do ringu. No, no zdecydowanie ciekawsze te spotkania niż w zeszłym sezonie, bo tutaj ale zobacz, się wiele broni więcej. Się przed kolejnym uderzeniem w klatkę Kiko, Adek spada, no i Kiko znów próbuje wejść na górę. Próbuje, wcale mu się nie dziwię, to jest... Oj, tutaj teraz może być... Będzie powerbomba. Ależ sprytnie wykorzystał całą sytuację Adek, może to zniechęci Kiko do kolejnych prób, może ta walka jednak będzie gdzieś... Co tutaj się teraz dzieje? Co takie to za... tutaj próba wzięcia i przypięcia, znaczy takiego poddania tutaj właśnie Kikoshimy, ale widzimy, że broni się broni jednak. Broni się Kiko, tym. Tak, tak, zdecydowanie się tutaj broni. Co wykombinuje, czy będzie próbował biec na klatkę? Nie, najpierw chce osłabić Atka, no właśnie, tak to powinno wyglądać. Ależ teraz tutaj taki z boku poleciał supleks. No ja bym na miejscu Kiko wykonał ten jego słynny suplex City i dopiero zabierał się za wyjście z klatki. Uciekanie, to tak. Jest jednak jeszcze nie ten moment. Teraz to Kiko może kosztować właśnie kolejną jeszcze powerbombę. Jeszcze jedna powerbomba będzie, właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć. Adek widzi w tym jakąś próbę, ale widzimy Kiko też z rewersalem. Tak, z bardzo szybkim rewersalem, sprytnie to wykonał. No i teraz, co tutaj? Taki przez ramię na razie suplex. No i tak, nie wychodzi, zostaje na ringu, ale tutaj teraz... Uś, wysokie kolano. Wysokie kolano, zwija się tam z bólu Kiko. Teraz Adek próbuje wykorzystać tą sytuację. Gdzieś tam się wdrapuje. Jest już prawie na samej górze. Kiko się tam podnosi, ma coraz mniej czasu. I czy zdąży takim spokojnym krokiem, troszeczkę kulejącym, ale jest już coraz bliżej. I tam udaje mu się tak, udaje mu się przerwać tą próbę zejścia Atka. No i teraz Kiko, jeżeli strąci z powrotem na ring Atka, to on będzie w przewadze i on będzie mógł wykorzystać ten moment. I teraz na co się zdecyduje Kiko? Kiko próbuje wejść na klatkę, ale gdzieś tam Adek już uzbierał z powrotem swoje punkty. A i teraz kolejne uderzenie. I Adek spada bezwiednie na ring, tak? I próbuje się podnieść, będzie ale chyba próbował po raz kolejny. Oj, czy będzie trzecia powerbomba? Czy będzie trzecia powerbomba? Tak, tak, tak. No i to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Jeszcze jakby tam Kiko próbował się złapać, i ale przypięcia od wykorzystuje, razu. Jest jeden, jest dwa. Nie, wybija się Kiko, to jeszcze nie koniec. Dokładnie tak, no i tu widzimy Adek kontynuuje swój atak, ale nie trafia tutaj kopnięciem. Ależ piękny rewersal w wykonaniu Kiko, ale Adek też błyskawicznie wstał. Teraz jeszcze kolejny rewersal w wykonaniu Kiko. No fantastycznie, teraz Kiko może mieć przewagę, ale rewersal jeszcze jeden rewersal w wykonaniu Adka. Co za festiwal rewersali. Rewersal. Teraz o, tutaj Adek wchodzi na tutaj nie, na narożnik. Próbuje wykorzystać tą sytuację i wyjść po narożniku z klatki. Może to jest szybsza droga, ale tam już wstaje Kiko, więc no może zdąży czy nie zdąży. Jest już na drugiej linii. I będzie próbował go tutaj z powrotem ściągnąć do ringu. No i jest już Adek z powrotem w klatce, więc to jeszcze nie ten moment. Chociaż Kiko, zamiast go zrzucić tam teraz, sam próbuje obaj próbują uciec. Tak, teraz zerknął tam Kiko, że ma przewagę lekką czasową nad tym wszystkim. Będzie próbował zejść. Też już Adek jest na krawędzi. Podsuwa się teraz do Kiko. Łapie go teraz za głowę. No i tutaj, jeżeli Kiko się nie ocknie, to ta walka może się bardzo drastycznie dla niego skończyć. Zrzuca Atka do klatki! Atka. Czy to jest ten moment? Czy to jest ta chwila, gdzie Kiko to wykorzysta? Adek bardzo szybko tam próbuje się wspiąć. Jest blisko. Ale Kiko jest po drugiej stronie. Jest po drugiej stronie, tak. Tak, to oznacza, że Kiko wygrywa. Kiko broni pas. Broni nasz pas. I jest już w 1/3 w drodze po pas psa w wrestling. Mistrz
w pierwszej walce broni swojego pasa. Dokładnie tak. No, było tutaj różnych kilka ciekawych strategii w tym starciu, no ale jak widać udało się tradycyjnie wyjść górą klatki, no i widzimy pierwsza obrona pasa zaliczona, no i chyba już teraz w cage matchach walczyć nie będzie. No, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, co wybierze społeczność, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Najważniejsze jest to, że Kiko broni pasa i to dalej. Nasz mistrz, no, sfrustrowany teraz, widać, że nie lubi tej klatki. Widać, jak go ta klatka irytowała. No też obity chyba trochę. Serię ciosów jeszcze sprzedał klatce. Zła klatka, niedobra klatka. Dostała kilka dodatkowych ciosów. No a oczywiście Debilał rozkłada na wszystko ręce. Ale teraz... Tak. Teraz to on będzie walczył. Teraz to on będzie walczył, więc teraz... Może po prostu Debielał tutaj rozkłada ręce i jest samolotem, kto go wie. Tak czy inaczej, Debielał versus Hype and Space to nasz main event tej tygodniówki. Main event tutaj teraz będzie obrona pasa. Wykonanie Debielała. Bardzo mi to cieszy, że Debielał nie broni się przed obronami pasa. Hehe, takie tutaj. Moja kalka językowa bardzo dziwna. No i dzisiaj będzie bronił pasa przeciwko Hype and Space, więc to może być bardzo ciekawe spotkanie. Dokładnie tak, wiesz. Z drugiej strony chcę też, wiesz, tak pokazać, tak jak on tam czasami mówi, no bo to wiecie, wszystko to są te mięczaki. Ja im pokażę, jak tutaj wszystko, że ja jestem najlepszy. Możesz się śmiać, możesz cisnąć szyderę, ale to jest nasz niepokonany mistrz. Ja nasz mistrz to mistrz Kikoshima, a nie jakiś tam. Ale mistrzem SAF Wrestling jest Debielał. No i teraz na ringu pojawia się jego przeciwniczka, czyli Hype and Space. Co? Czekaj, ostatnio jak widziałem Hype and Space, to miała fioletowe włosy i była w skafandrze. Co? Zgadza mi się muzyka, nie zgadza mi się człowiek, że tak powiem. No, okej. Okay. To tak, tego też się nie spodziewałem. No to w takim razie chyba będzie obrona. No muzyka idzie ewidentnie Hype and Space, natomiast na ringu ewidentnie to nie jest Hype and Space, tylko psuzia. No tak, to psuzia. Czyli Debielał będzie bronił pasa z Suzią. Będzie, tak, chyba. Ja już nie wiem, co to wszystko znaczy. Już się troszeczkę pogubiłem. Natomiast teoretycznie mam nadzieję, że teraz wyjdzie nasz mistrz. Nasz niepokonany od wielu tygodni mistrz Debielał. Przynajmniej taką mam nadzieję. No właśnie, chyba że to wyjdzie Hype and Space? To może Sinner. Ja już naprawdę momentami nic nie wiem. No i jest nasz mistrz. Jest nasz wspaniały, niepokonany Debielał, szef stajni Man of Cult, założyciel stajni Man of Culture, jest Debielał z tym fantastycznym, najważniejszym pasem PSAF Wrestling. Oto i on, no ten uśmiech zawsze mnie tutaj rozgrzewa i nakręca, aż sam mam ochotę tam wyjść i po prostu szarpać ten ring i szarpać te liny. Nie powiem szarpać Debielała, no ale... Właśnie chciałem powiedzieć, jak chcecie się szarpać, to szarpcie się po tygodniówce, no. Na Boga, spokójcie się, get the rule. Nie będę nikogo szarpać, bo naszego mistrza Debielała trzeba po prostu wiedzieć. No tak. No dobrze, w takim razie chyba będziemy mieć w takim razie starcie Debielał kontra Psuzia. Chociaż no, muzyczka poszła nie ta co trzeba. To zaraz. Tak. Co tu się dzieje? Halo. Oto. Nie. Coris pojawił się na ringu. Coris z Hype and Space. Coris chyba nie wie. Coris właśnie powiedział, że nie pozwoli walczyć z Hype and Space. A to przepraszam. Co tu się stało? K-
Cory jest zaskoczony. Cory jest chyba liczym. To chyba Cory myślał, że to... Skąd on bierze? Z Cape Town czy skąd? Ja nie wiem. Dobra, nieważne. Wracamy do programu. Wracamy do ringu. Cory, który nie chciał pozwolić Debielałowi na walkę z Hype and Space, zaskoczył się, gdy zamiast, no tutaj, ten długowłosy zawodnik zaatakował go ktoś, kto tych włosów jest dosyć mocno pozbawiony i chyba się tego nie spodziewał. Wpadł na ring, krzyknął, że nie pozwoli na walkę z Hype and Space. Zobaczył, się na... że mu się fryzura nie zgadza i ja to przepraszam. Co to się stało? No nieważne, dobra, mamy tak obronę tak. Pasa, to poważnie tu musi być. Coris bardzo dzielnie chciał tutaj wyrwać z opresji Hype and Space, ale spotkał się z kimś totalnie innym, no i na ringu z walki zrezygnował, przeprosił i poszedł, a my możemy oglądać ostatnie starcie przygotowane na ten wieczór, czyli no, Debielał kontra Psuzia, ale jednak tutaj mimo wszystko walka o pasa. Zobacz, jaki unik w wykonaniu Debielała, ale szybki taki judo throw w wykonaniu Psuzi. Psuzia, jaka seria ataków. Być może ta muzyczka Hype and Space gdzieś go zmotywowała do tego wszystkiego, żeby gdzieś tam mocniej przyatakować. Teraz jeszcze próbował z kopniakiem. To mu do końca nie wyszło. Teraz bardzo ładny przerzut, ależ go tam zdzielił w pysk. Debielał, no co to był za cios, tam głowa. Głowa Psuzi poleciała niczym głowa sowy, która zobacz, budzi taki się rano rewersal, taki i właśnie patrzy za siebie. Ale zobacz tutaj psa, tutaj kurczę, tak Psuzia tak troszeczkę. I tutaj no, na razie jeden, ale Debielał od razu taku. No i właśnie tak walczy mistrz, tak rozgramia przeciwników mistrz. On dzisiaj liczył na to, że będzie walczył z Hype and Space, ale dostał Psuzię. No ale to nieważne, bo nawet Psuzia może dostać w buzię. Ale z drugiej strony, tak jak sobie pomyślę, że właściwie Debielał Psuzi też chciał obić buzię. Właściwie to... No i właśnie teraz tak ładnie tutaj poleciał, ale tak myślę, że kontrolował ten lot Debielał mimo wszystko. No nasz mistrz myślę, że się spodziewał takich ataków. Być może strategicznie przygotowywał się na walkę i na ciosy od Hype and Space, ale jednak gdzieś zakładam, że on ma jakieś tutaj techniki na wszystkich. Chociaż teraz tutaj mam wrażenie, że troszeczkę nie trafił czy trafił? Załóżmy, że trafił, bo to nie wiem, nasz ale mistrz sędzia jest. Liczy dwa. Dobrze, mamy już dwa, co oznacza, że tutaj nam słabnie Psuzia, a tutaj, no i zobacz jaki to jest spryt, on wie, że trzeba przeciwnika odsunąć, żeby nie było rope breaka i teraz tutaj jeszcze piękne tutaj salto w tył w wykonaniu Debielała, no Debielał to jest mistrz walki, potrafi też tutaj zabłysnąć przed publicznością, nic dziwnego, że jest to nasz mistrz. I tutaj taki V-trigger w wykonaniu Debielała. Zobaczymy, co dalej będzie. Widzimy tak Psuzia, tak no widać już mocno poobijany. Oj, i stomp. Curb stomp. I zobaczymy, czy Psuzia się podniesie po curb stompie. Jeden, dwa. Oj, no proszę, Psuzia jednak. Jeszcze wola walki jednak jest. Adrenalina jeszcze tutaj działa. Coś tam jeszcze. I tutaj widzimy, czeka, aż się Psuzia podniesie. Co tu się będzie działo? Ale go złapał. No proszę, Psuzia tutaj potrafił złapać to złoto, jakim jest Debielał. Jezus Maria, uspokój się. Ja po prostu doceniam naszego mistrza, a ty go w ogóle nie doceniasz. Niepokonanego mam swoje powody. Mistrza, który... nosi to brzemię, jakim jest pas psa w wrestling, broni go. Zobacz, nie skończył jak Gollum, dobra, nieważne. Broni go. Psuzia tutaj widzimy, co tydzień. Jeden, dwa, no i tutaj wybija się jednak Debielał. Ja się nie dziwię, że on się wybija, to było wszystko pod kontrolą, teraz rozpędza... Nie, big ending w wykonaniu Psuzi. No nie sądzę, że to by mogło pokonać mistrza. No i nie pokonuje, no widzisz. Teraz tu się zobaczymy, rozpędza. Co tam, tu będzie się dalej działo. Jak zgrabnie Debielał podskoczył z takim szpagatem. Teraz jeszcze tutaj taki kopniak. Jezu, zawadiacki Jezu, ja zaraz będę zigął. Mogę ci podać worek.
A ja sobie będę dalej komentować tą fantastyczną obronę pasa w wykonaniu Dabielała. Dać mi ten pas, może ten. Dobrze. Dobra, co widzimy tutaj kolejne ataki ze strony Dabielała. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Tak, teraz odciąga troszeczkę od lin psuzie, żeby tutaj było bezpieczniej. Czy będzie próbował przypinki? Nie, nie. Na razie łapie oddech, rozgląda się po publiczności. Sling Blade w wykonaniu Dabielała. Zobaczymy, ile tutaj mu pomoże. Na razie widzimy psuzia. Tak, psuzia tak widać, co? Ostatkami właśnie. Sił próbuje się podnieść. No, ten atak na głowę, który gdzieś tam spowodował to rozcięcie, widać, że sporo psuzie jednak kosztował. Ale tutaj sprytny taki rzut z narożnika. No i jeden, dwa, znowu się psuzia wybija, no. Ależ, ale widzisz, już tak już końcówka chyba, już koniec tego widzimy. Tak, tak bardzo, bardzo osłabiony psuzia. Muszę psuzi przyznać, że jednak jestem ma zaskoczony. Ma zakuty łeb, tak. Widać, że ma zakuty nie ma, bo jednak krwawi. Ale teraz jak bardzo szybko tam wziął Dabielała w narożnik i zrzuca go, oj, mam nadzieję, że tam nie rozetnie mu głowy, bo szkoda było taką... Teraz się obronił, proszę! Niesamowite, jakim cudem psuzia obronił się przed takim mocnym atakiem. No, właśnie tak to pierwszy raz widzę taką blokadę w wykonaniu zawodników, ale widzimy kolejny big ending w wykonaniu psuzi. Tutaj, no. Zobaczymy, czy coś w ogóle to da. To wystarczy, sędzia tam, nie licz tak szybko. Jeden, dwa, no i dobrze, tutaj jeszcze sędzia liczy tak, jak powinien, uspokój się. Jest bezpiecznie, na razie, no spokojnie tutaj. Oj, tutaj bardzo ładny, techniczny taki rewersa, taki klasyczny. To jest właśnie taki wrestling, który lubimy oglądać. Wyrzuca no, proszę, tutaj, oj, tak? Chyba no, wiem, i chyba wiemy, chyba co będzie. Chyba wiemy, ten niesamowity atak, który pokazuje... Springboard DDT tak przez liny. Tak jest, jaki gipki jest Dabielał. No właśnie widać, jak rozłożył nogi w locie. A ty byś tak jak potrafił? Ja tam walczyłem, ja byłem na tym ringu. Ja wiem, jak trudno jest w ogóle trafić w liny. Dlatego przeskoczyłeś przez nie, górą. Zamknij się, ale masz rację. To, że tak czy inaczej, psuzia wraca do ringu, sędzia liczy dalej. Ale co? Tak, no tutaj co oni kombinują? Tam sędzia chciał coś policzyć, ale nie zauważył, że zawodnicy już są na ringu. Teraz przeskakuje go sobie tutaj. Oj, się zderzyli. Sędzia tutaj tak trochę tak bawi się, jakby był w klipie Billie Jean Michaela Jacksona. No i zrzucił go teraz na liny. Czy to wystarczy, żeby mieć nowego mistrza psa w wrestling? Nie! Nie, to nie wystarczy. Na razie niepokonanym mistrzem jest nadal Dabielał. I ale widzimy, psuzia próbuje tutaj jakiś taki... Nie poddaje się, ależ teraz nie, będzie rewersal. Ładny rewersal. Czy ty to widziałeś? Jaki to był piękny rewersal, jak wykorzystał masę swojego ciała, by się przechylić w dobrą stronę i uderzyć prosto w plecy psuzie. No fantastycznie dzisiaj Dabielał walczy. No teraz się przewrócił, ale poza tym fantastycznie walczy. No właśnie, no właśnie bardzo ładnie też się potrafi przez ten upadać, nie? Tak trochę taktycznie. Oj, teraz jaki lecz poszedł w wykonaniu na właśnie Ptuzi, tak. No przez tą skórzaną kamizelkę to musiał być konkretnie mocno odczuwalny. Dabielał, ale mamy kontrę. Tak, broni się, jest kontra. Jest psuzia w narożniku. Rozpędza go teraz drugi narożnik. Czy to się zakończy? O, już teraz, no tym razem trafił. No ewidentnie. To tak, to był... Ten but trafił. I czy będzie drugi curb stomp? Tak jest. Tak. Drugi curb stomp. Tam jest bardzo blisko lin, chociaż Dabielał ale tak... Ale nie, nie, nie dotknie. Nie, jest, ale... jest, chwycił się. Ależ tam sfrustrowany Dabielał. Myślał, że nie chwyci się psuzia lin, ale jednak no było widać, jak psuzia... I sędzia zauważył, zobacz, sędzia zauważył, że ktoś się chwycił lin. To też nowość. Tak, dokładnie. No i psuzia tutaj taktycznie wychodzi poza ring, ale widzimy Dabielał będzie leciał górą. Dabielał, o rany boskie! No co oni dzisiaj tutaj szaleją? To jest tygodniówka, to nie jest pay-per-view. Co oni tutaj kombinują? I teraz... No... Nie trafił tym standing moonsaultem. No tutaj, no widzisz, po prostu Dabielał chciał pokazać jeszcze dla publiczności, zrobić to salto. No, ale a myślałem, że jak się wypierdzielić na ryj. Nie, wypierdzielić na ryj też trzeba potrafić. On chciał tutaj dla publiczności, dla tych wszystkich fanów Dabielała, ucałować ziemię, tę ziemię, tak, dokładnie. Tak.
Ale pocałował ziemię sam, pewnie poczuł sól w ustach. No ale dobrze. Sól tej ziemi, tak dokładnie. Jest już na ringu teraz z ofensywą Psuzia, tam bardzo blisko rope breaka, ale sędzia nie widzi rope breaka, nie ale ma, dwa. Ale wybija się, no długa walka jak na obronę mistrzowską. I teraz znowu będzie ten chop, szoks, tak, że tam się odbił troszeczkę, debielał od ringu, teraz jeszcze kilka kopnięć w wykonaniu, oj tutaj ładny rewersal w wykonaniu debielała. Taki trochę w stylu MMA. Tak, bardzo ale szybko, tutaj, teraz tutaj będzie pompuje się w tą obitą trochę klatę, czy to wystarczy, rozpędza się teraz. I gdzie on mu ukradł finisher? No i proszę, czy to wystarczy, by pokonać Psuzie 1, 2 i 3, debielał. Ale dalej, że go pokonał jego własnym finisherem, to się nie spodziewałem. Dalej mistrzem Psaw Wrestling, kolejna skuteczna obrona w wykonaniu naszego wspaniałego mistrza debielała. Teraz będziemy się mylić, bo naszym mistrzem jest Kiko, natomiast debielał jest mistrzem Psaw Wrestling. Muszę się tego nauczyć, muszę się przyzwyczaić. Mamy dwóch fantastycznych mistrzów pasów singlowych, w zasadzie trzech, no bo przecież parówka trzyma pas interkontigatki, debielał nadal trzyma pas Psaw Wrestling, no i dalej niepokonanym naszym mistrzem naszego pasa jest, jest oczywiście Kiko. No i właśnie taką. Ale skoro mówimy o rzeczach, to ja bym chciał zapowiedzieć na sam koniec coś niesamowitego, ponieważ dostałem wyjątkowe zaproszenie, by komentować wyjątkową galę, przy której współpracuje Psaw Wrestling. To nie jest gala Psaw Wrestling, natomiast współpracuje przy tym Psaw Wrestling. Współpraca polega na tym, że wysyłają mnie na drugi koniec świata, bym za dwa tygodnie w piątek o godzinie 18 mógł dla Państwa komentować galę Perros Grandes. Proszę Czekaj, Państwa. Czekaj, ja żadnego zaproszenia nie dostałem. O co tu kurna chodzi? Tak to jest, jak się nie chwali szefa, nie chwali się mistrza. Albo się nie ma paszportu. Ja nie mam paszportu, więc w sumie masz rację. Słuchaj, idziesz do banku i mówisz, że chcesz wizę. To dostaję kartę. No i masz wizę, a mówią, że żeby lecieć, musisz mieć wizę. Nie Mastercarda, mówisz, że chcesz wizę. A. No i właśnie tu popełniasz błąd. Tak czy inaczej, za dwa tygodnie o godzinie 18 w piątek czasu polskiego Perros Grandes będę komentować dla Państwa specjalną galę, przy której współpracuje również Psaw Wrestling. Wysyłają mnie na drugi koniec świata, bym mógł komentować bardzo specjalne wydarzenie. Już teraz zapraszamy i... Zapraszasz, ja nigdzie nie jadę. No tak, ja zapraszam oczywiście. Ja mam to gdzieś. Pierdolę. Dobrze. Przepraszam. Tak, Mike to PPP. Ja natomiast bardzo serdecznie zapraszam już za dwa tygodnie Perros Grandes na żywo prosto z Meksyku, 18 czasu polskiego, 19.05. To tyle, co mamy dla Państwa przygotowane w tym tygodniu na Psaw Wrestling. Ja dziękuję z tej strony. Zadowolony, uśmiechnięty, szczęśliwy Rob Boss. Oraz oczywiście Mike, który myślę, że tutaj też będzie się cieszył z urlopu. Tak. Jak zawsze. Do widzenia!